Cześć moi drodzy, mam nadzieję, że dobrze będzie słychać, bo cały film nagrywam kamerką sportową i że przez te lampy nie będzie za bardzo jasno na mnie. Dzisiaj lecimy z kolejnym filmem, kolejny laptop na warsztacie. Czynność bardzo podobna do ostatniej, czyli czyszczenie, natomiast głównym tak naprawdę celem jest wymiana klasycznego dysku talerzowego na dysk SSD o pojemności 480 GB. SU650 stosunkowo ekonomiczne rozwiązanie i czy instalacja czystego systemu operacyjnego. Tutaj jest upgrade zrobiony z tego co mi wiadomo do 10. Pacjentem jest laptop Samsunga. Zaraz zobaczymy czy on się w ogóle na baterii włącza. 350V. Nie, na baterii się w ogóle nawet nie włącza. Jest prawdopodobnie tak mocno bateria rozładowana. To sobie najpierw go w ogóle muszę uruchomić. Tylko teraz, żebym znalazł odpowiednią wtyczkę. To chyba będzie ta wtyczka? Nie ta. To muszę najpierw znaleźć odpowiednią wtyczkę i sobie go uruchomimy. Podłączymy podzasilacz serwisowy. Zobaczymy, która to będzie. Ta raczej nie. Ta też nie. Ta na pewno nie. To jest chyba ta. Dokładnie, samsungowska. Reszta z powrotem. Teraz tylko muszę przepiąć tutaj od zasilacza serwisowego. Na razie to się komputer nawet nie włącza. No ale podejrzewam, że jest to tylko i wyłącznie kwestia baterii. I nic więcej. Dobra. Zasilacz włączony, ustawiony. Tutaj nie powinno się z tym nic dziać. OK, dioda zasilania się świeci. To sobie w sumie do woreczka schowam. Dobra, no i zobaczymy, czy komputer się włącza. Podobno jest wyczyszczony całkowicie. Tak, na zasilaczu zewnętrznym bez problemu komputer się włącza. Także ja jeszcze teraz tylko, można powiedzieć, rutynowo go odpalam. Nie zawsze mam czas, żeby zrobić to przy kliencie, chociaż powinno się to robić za każdym razem. No, ok, to w sumie mogę, to nie będzie mi potrzebne, ten już na pewno nie. Sobie uszykuję zestaw wkrętaków do właśnie pracy z komputerem. Ok, dysk możemy sobie już powoli otworzyć. Gdzieś tu powinny być nożyczki. 480 GB generalnie mógłby być nawet dysk o mniejszej pojemności, gdybyśmy zostawiali dysk talerzowy, natomiast w tym przypadku dysk talerzowy nie będzie zostawiany, ponieważ tutaj klient zależy na napędzie optycznym, więc ta nagrywarka DVD zostaje. Dobra, zobaczmy co tutaj pokazuje nam. Jeszcze się włącza, no dysk talerzowy, no to się włącza długo. Co wam mogę powiedzieć? Jest podłączona, ładuje, ale bateria całkowicie rozładowana. No, prawdopodobnie ta bateria, coś chyba nawet nie wiem, wspominał, że za bardzo nie trzyma. No ale jak chodzi o szybkość pracy tego komputera, to jest po prostu tragedia. Próbuję w tej chwili włączyć mój komputer czy menu start. No i trzeba czekać. Dobra, jest 10. Tutaj nie powinno być problemu, żeby system zainstalować bez nawet wprowadzenia klucza. On zostanie wpisany z automatu, tym bardziej, że był upgrade z 8 robiony. Wyłączymy tylko komputer, niestety trochę to potrwa. Dopiero jak komputer będzie wyłączony, wyłączamy zasilacz serwisowy, wyjmujemy baterię i możemy działać. Dobra. Krótka przerwa, bo zanim to się wyłączy, no to święta nas nastaną. Dobra, komputer się wyłączył, można więc odłączyć zasilanie, wtyczkę odpiąć, albo tutaj solidnie siedzi. To na bok, zabezpieczamy sobie ekran. Tylko nie wiem, czy teraz taśmę dałem, żeby to przykleić. Dobra, weźmiemy tą, a mnie nie spadnie. Sobie do zabezpieczenia dzisiaj taśmę izolacyjną. Ewentualnie ślady kleju się potem usunie. Nie wiem, gdzie tą taśmę papierową wepchnąłem.
gdzie towarzyszy nam muzyka. Mam nadzieję, że mi nie poblokują przez to kanału. To licho zarabianie, ale przenosić je na trzeci kanał by było bez sensu. Jeszcze raz przepraszam za dźwięk. Dźwięk leci bezpośrednio z kamery tej sportowej, bo na szybko, żeby było coś więcej tych filmów serwisowych. Jakbym miał się bawić za każdym razem w przygotowywanie kamer i tak dalej, to na chleb nie zarobił. Więc... Dobra. Ok, ekran jest zabezpieczony, taśmę mogę sobie dać z boku. Bierzemy się więc za właściwą naprawę, a właściwie czyszczenie i modernizację. Dobra. Tak powinniście normalnie widzieć wszystko, no więc lecimy. Gdybyśmy wymieniali sam dysk, no to dostęp mamy do niego praktycznie bezproblemowy. Ale z uwagi na fakt, że czyścimy jeszcze układ chłodzenia, no to troszeczkę więcej tutaj trzeba rozebrać. No, muszę otworzyć, bo nie wiem, czy coś pod spodem tu jest, czy nie. Żeby trzeba było odkręcać. No tak, trzeba kartę Wi-Fi odkręcić, więc... Dobrze, że to odkręciłem. Inaczej do układu chłodzenia bym nie doszedł. I kartę trzeba wyjąć, ponieważ ona jest też tutaj przykręcona do obudowy komputera. I może mi potem przeszkadzać. To możemy wziąć na bok. Dobra, szybki rzut okiem, od razu sobie tu jedną taśmę odepniemy, żeby przy ewentualnym ściąganiu nie było z nią problemu, żeby nic się nie zahaczało. Dobrze, możemy kontynuować z rozkręcaniem. Sprawdzę sobie, czy wszystkie śrubki są z tej strony wykręcone. Wygląda na to, że tak. Ewentualne karty rozszerzeń, cokolwiek, co by mogło przeszkadzać. Wygląda na to, że wszystko z tej strony jest usunięte. No więc co? Bierzemy narzędzia i zobaczymy, czy w ogóle może nawet nie będzie nic tutaj bardzo potrzebne. Przyda się. Jest to konieczność, ale będzie się łatwiej. Rozpoławiało. Tu jeszcze mamy jedną śrubkę. Której nie zauważyłem wcześniej.
Słuchajcie, moi drodzy, dobrałem się do komputera. Niestety jest jedna zła wiadomość i dla mnie w zasadzie chyba dla klienta bardziej. Gwinty przy jednym z zawiasów, tutaj dokładnie, jak widzicie, są całkowicie urwane. Ja teraz muszę odłączyć to gniazdko zasilające tutaj. Wyjmę oczywiście całą matrycę, odkręcę te gwinty, to będzie do klejenia. Spróbujemy to pokleić, wyjmę płytę główną i w tym czasie będę mógł sobie czyścić. Ale najpierw zajmę się przeczyszczeniem samej tej obudowy, żeby ona już była klejona, tak żeby do jutra to wszystko mi się ładnie pokleiło. Także zdaję sobie sprawę, że tu trochę Wam pewnie zasłania matryca, ale nie mam za bardzo możliwości tego w tej chwili inaczej ustawić. Teraz dopiero zauważyłem, że kamera gdzieś tam w powietrze szła. Słuchajcie, no jest całość już rozebrana, układ chłodzenia będę czyścił, mam tu już dostępny do czyszczenia i czeka mnie żmudny proces klejenia tego wszystkiego. Najpierw trzeba usunąć w ogóle te elementy, których pokleić się nie da. Zobaczyć coś tu, co tu się jeszcze rusza. No i powklejać te gwinty. Jeszcze się zastanawiam, na ile jest sens tego robienia. I po prostu, czy nie lepiej będzie zamówić obudowę. No dobra, moi drodzy, się biorę za klejenie. Potem zaczyszczenie, zdjęcie radiatora, no i na końcu będziemy wiadomo dysk instalowali. Klej już jest przygotowany, można więc dalej się brać za czyszczenie. Zanim klej nam troszkę wstępnie zwiąże, to ja już zdążę tutaj wyczyścić ze spokojem cały ten układ chłodzenia. Wstępnie było już to przedmuchane. Zobaczymy, w jakim stanie to jest. Bez większych problemów. Jest źle z tą pastą termoprzewodzącą. Jest źle. Absolutnie nie jest źle. Ten jak sobie tutaj jest. Dziwne jest, że slot od procesora jest taki dziwnie zgięty. Teraz sobie wyjmę ten procesor, zobaczę, co tu się dzieje, że on jest taki krzywy. Normalnie coś takiego nie ma miejsca. No nie, tylko wygląda na to, że tylko kawałek plastiku po prostu jest. No. Wygięty. Nawet nie ma co tutaj kombinować. No to bierzemy się teraz za wyczyszczenie starej pasty termoprzewodzącej, nałożymy nową, a potem będzie można dalej kontynuować klejenie. Jeszcze tylko muszę poczekać, aż ten klej wstępnie dobrze wyschnie. To pasta nawet w nie najgorszym stanie. No. Tu trochę gorzej, ale wciąż w granicach normy.
zasadzie płyta główna wyczyszczona, no i byłaby gotowa do instalacji, gdyby nie to, że trzeba pokleić tą obudowę. No więc jak trzeba pokleić, no to trzeba. Musimy ten wentylator wyjmę, żeby on mi tu nie przeszkadzał. Budowa jest przedmuchana, więc teraz tylko alkoholem to wyczyścić. Żeby to się dobrze trzymało. Cześć, dla mnie dzień drugi, klej już wyschnięty, sprawdziłem, można więc kończyć robić Samsunga. Przypomnę jeszcze raz tylko, że mamy tutaj czyszczenie, okazało się, że gwinty połamane, co zawsze jest miłym zaskoczeniem, ale niestety zdarza się dość często, to jest jedna sprawa, później upgrade HDD na SSD, tylko wymiana. Tutaj nie będzie wymienianego napędu optycznego i wrzucenia zatoki w to miejsce. Dobrze, skoro gwinty już poklejone, no to mogę powoli zacząć wszystko składać razem do kupy. Wentylator jakoś tak był. Ok. Teraz już będziemy skręcali, więc w zasadzie tylko wkrętek. Pytanie ze 100 punktów. Właśnie. Śrubek, one tu były. Mam nadzieję, że dobrze to wkręcam. W sensie prawidłowe śrubki. A myślę, że będzie ok. Tu ich za dużo nie ma. Są trzy. I w większości komputera są śrubki podobne. No dobra. Mamy trochę. O, z powrotem widok na dół. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dostatecznie dobrze widoczne. Możemy sobie zacząć to całe tu składać. Okay.
najważniejsze, czyli matryca. Trochę wam już będzie, widzicie, to z powrotem zasłaniało. Bo już gwinty pięknie pasują. Tu tylko coś trafić nie mogę. Ok. No tak. Tu. Ok. Jest jeden. Tutaj drugi, ale to sobie najpierw z tej strony wkręcę. Tak, żeby już mi się to trzymało. Jak widzicie, sklejone zajebiście. Bo bez problemu się trzyma. I trzymać się będzie. Natomiast oczywiście wkręcamy tutaj wszystkie śrubki. Tu będę musiał znaleźć krótszą. Zresztą w kleju trochę wlazło w gwint, więc tego nie dokręcę. Dobra, teraz muszę sobie jakąś krótszą śrubkę znaleźć tutaj do tego jednego gwintu. To może będzie dobre. Coś krótkie. To nam tu ładnie dokręciło. Tu jeszcze muszę trzymać obudowę, ponieważ jakbym puścił, to by mi to wszystko poleciało. I tutaj jeszcze jest. O! Teraz gdzieś mi poleciało i nie widzę gdzie. Na dół. Dobra. No. I tutaj tylko dwie śrubki. Jeszcze dwie są dokręcane później. No dobra. To powiedzmy, że jest. To można tu odłożyć. No to jeżeli to mamy zrobione, to jeszcze upewnię, że to trzyma. Tu w sumie też mógł krótszą wkręcić. To lepiej przyciągnie. Ok. Pięknie. Dobra. Mogę to trochę przymknąć. To mi nie będzie tak latało. Wczoraj płyta już wyczyszczona. Skoro płyta wyczyszczona, to można ją instalować. Tu możemy sobie od razu podłączyć matrycę. Okay. Podłączamy wentylator od chłodzenia procesora. Dobrze. I teraz trochę bardziej wkurzająca rzecz, czyli przeciąganie z powrotem do, moi drodzy, spodu obudowy przewodów od anten. Między innymi. I tutaj trzeba to rozsądnie poprzeciągać, bo tutaj wszystko idzie oczywiście w odpowiednie miejsca.
Słuchajcie, przeciąganie tych kabelków od anteny w tym modelu to jest jedna chyba z najbardziej czasochłonnych rzeczy, jaką trzeba niestety, ale też zrobić. Podpinanie taśm potem to już jest pikuś. Słuchajcie, komputer poskładany, tutaj niektóre środki musiałem popodmieniać z uwagi właśnie na tą dużą ilość połamanych gwintów i fakt, że to było klejone, tam później takie duże nie dochodziły, więc tutaj jakieś śrubki zostały i nie ma absolutnie co się dziwić, podałem kilka swoich. Teraz przekładamy dysk, tak? Teraz przekładamy dysk, dysk też jest przykręcony. Potem go włożymy do zatoki i zostaje nam tylko instalacja systemu. I będziemy mieli wszystko skończone. Teraz tak. Te dyski to są dyski o różnych grubościach. Mam nadzieję, że widać. Ponieważ tutaj nie ma jako takiej żadnej zatoki przykręcanej, żeby ten dysk trzymała. To jest tylko wsuwane, na potem obudowa co do dusza. To fajnie by było znaleźć taki element, ramkę, która pogrubi nam ten dysk. W zestawie niestety takiej nie ma, więc ja teraz idę poszukać w swoich zasobach. Słuchajcie, udało mi się znaleźć. Ostatnia taka ramka, jaką mam. Więcej nie mam niestety. Będę musiał brać takie dyski, w których te ramki są, jeżeli będzie akurat upgrade takiego starszego komputera. Też z Adaty, z drogą taką starą Adaty, jeden z moich pierwszych SSD. Dobra, teraz odkleimy to dwustronne paskudztwo, które sprawi, że ramka będzie się trzymała.
No i musimy ramkę przykleić. Najlepiej w miarę prosto. Ok. Ramka przyklejona. Teraz grubość dysku jest odpowiednia. Nie będzie latał dzięki temu w obudowie. Tu już śrubka jest. No więc można go zamontować. Cyk. Widzicie? Jest ok. No tu niby na te śruby się trzyma, ale dzięki temu, że jest ramka, mam pewność, że nie będzie latał nadmiernie. Jeszcze ostatni rzut okiem na to, czy wszystko na pewno jest tutaj zrobione. Czy wszystkie śrubki są przykręcone. No i jeżeli tak, a tak jest, to możemy powoli tu wszystko zamykać i dokręcać już na fest. Ok. Teraz pamiętajcie o jednej, ale to zajebiście ważnej rzeczy. Po jakichkolwiek naprawach, upgrade'ach i tak dalej, komputer uruchamiamy na początku bez baterii. W razie by się coś działo, to bardzo szybko będziemy mogli zareagować. Ok. I ostatnia śrubka. Z tego oryginalnego zestawu zresztą. Koniec. Słuchajcie, koniec. Teraz tak, który to był kabel? Chyba ten, jeśli nie mylę. Ok. Tak. Tak, to był ten. Jest laptop bez baterii. Teraz będzie trzeba taśmę z ekranu odkleić. Nie jest to wbrew pozorom takie łatwe. Taśma trzyma naprawdę nieźle. A, to tu. Będzie mi łatwiej. Bo jeszcze jedno się zrobimy. Od tej strony powinno mi pójść to lepiej. Dobra. Ok. Gwinty pięknie trzymają. Jestem ciekawy tylko jak długo. Ok. Ponieważ nie ma w tej chwili systemu operacyjnego, więc jest czysty. Od razu biorę swoją dziesiątkę. Najlepiej znaleźć USB 2.0, bo wtedy wiem, że nie będzie komplikacji ze sterownikami. Takie znalazłem. Na odwrót. I uwaga, włączamy komputer i będziemy teraz instalowali system operacyjny. Tu nam się od razu powinien w zasadzie instalator odpalić. A, odpala się. Już wam pokazuję. Zobaczcie. Komputer wyczyszczony, obudowa poklejona, dysk HDD na SSD wymieniony. Teraz będzie to trochę trwało. A, was poprawię. Teraz będzie to trochę trwało, ponieważ będzie instalacja systemu operacyjnego. Ten najpierw musi wczytać, wiadomo, swoje wszystkie pliki, ble, 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 ble. Ponieważ jest to podłączone pod USB 2.0, żeby nie było problemu ze sterownikami, bo czasami tak jest, że się okazuje, że instalacja startuje, a za chwilę mamy komunikat, że nie wykryto żadnego dysku, bla, 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 bla. Oczywiście dotyczy to kwestii sterowników od tego dysku. Teraz w ogóle to będzie mistrzostwo świata. A, wepchnąłem, nawet wszedł. Dobrze, żeby oddać klientowi. Oryginalny dysk jest nieruszany. Touchpad ładnie wykryty. Zainstaluj teraz. Ja teraz te śrubki, które tam klientowi dałem, no to to, co teraz zostało, to biorę do siebie. Się przydadzą do innego klienta. Będzie taka konieczność. To mnie zaskoczył. Klucz produktu chcę. Co w takiej sytuacji? Słuchajcie, moi drodzy, nie wpisał się z automatu klucz produktu, a powinien chociaż był upgrade robiony. Oczywiście się nie załamujemy. Instalujemy po prostu dalej. Bez klucza produktu. Potem z powrotem będę musiał podłączyć ten dysk, szczytać klucz produktu, a następnie z powrotem ten dysk SSD włożyć i wpisać już właściwy klucz produktu, szczytany z tego dysku. No to po prostu. Nic nie szkodzi. Ok, tutaj żadnego podziału na partycje nie robimy, bo nie ma to najmniejszego sensu. Także później czeka mnie z powrotem przesiadka na chwilę na ten dysk talerzowy, po to, żeby szczytać klucz produktu
myślałem, że się wpiszę z automatu, tak jak najczęściej to po prostu bywa. Przeliczyłem się i tak bywa. Ok. To, co ja teraz tutaj będę robił, was już tym męczył nie będę, ponieważ instalacja systemu już leci. Muszę oczywiście ogarnąć porządek. Po wczorajszym klejeniu schować klej przełożony ostatnio do takich pojemniczków na mocz. To już nie będę z tego tu praktycznie nic potrzebował poza wkrętakiem, więc ja tu sobie zacznę ogarniać i szykować do następnego komputera. Chociaż najpierw chyba dogram jeszcze jedną recenzję, zanim się wezmę z powrotem za serwis. A wam dziękuję za uwagę. Tak to wygląda. Słuchajcie, tak jak rozkręcacie laptopa, a potem wam się okazuje, że sporo gwintów połamanych i to się wszystko sypie. To jest niestety bardzo nieprzyjemna niespodzianka. Praktycznie wszyscy serwisanci, co faktycznie komputery naprawiają, wiedzą doskonale, bywa. Ode mnie na tyle w tym filmie. Ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnych. Cześć, hej!